We wtorek rozpoczęło się wyburzanie wiaduktu na ulicy Żeromskiego. W związku z prowadzonymi pracami obiekt jest całkowicie zamknięty zarówno dla ruchu samochodowego, jak i dla pieszych. Nowy wiadukt będzie miał po dwa pasy ruchu w każdą stronę oraz po jednym buspasie. Na górze znajdą się przystanki komunikacji miejskiej, a na dole przystanek PKP. Z peronu na szczyt nowego obiektu będą prowadziły schody ruchome oraz windy. Po obu stronach przeprawy znajdą się także ciągi pieszo-rowerowe. Przypomnijmy, że przebudowę wiaduktu wykona firma Trakcja SA. Prace mają trwać 2 lata.